Pięć lat po poprzedniej płycie, tak? Zgadza się? Zgadza się. Piotr Kołodyński z zespołu Terrific Sunday pojawia się w czwórce. Dzień dobry. Cześć. Cześć. No właśnie, Wzloty Bez Upadków. To jest najnowszy album Terrific Sunday, ale fajnie. No Zwrócili wreszcie, się. wreszcie. Tak. No był to straszny zastój. W sensie, mm, bardzo się cieszyliśmy zaraz przed pandemią, że wydaliśmy drugą płytę, która była świeża wtedy dla nas i nie zdążyliśmy jej promować i no stała się pandemia i nagle kilka lat minęło. Trzecia płyta, więc tak naprawdę z tej drugiej płyty trochę nigdy nie było. Um, no, pięć lat robi swoje z jednej strony, a z drugiej strony no, nie mieliśmy kiedy wcześniej tego wydać, a bardzo chcieliśmy jak najszybciej wydać tę płytę, a wyszło, że wydaliśmy ją nie jak najszybciej, ale jak najlepiej. To prawda, ale wiesz też, pamiętam, że gdy ty wydawałeś swoją płytę jako Oyster Boy, to tam poruszyłem trochę ten temat, że czy Sunday jeszcze jest, bo tak był taki moment zawieszenia, hmm. gdzie właśnie nikt tego nie wiedział i to była drzemka tego zespołu. Wiesz to drzemka. Tylko dla ludzi, którzy siedzą w social mediach i wiesz, my się nie przypominaliśmy, ale my istnieliśmy cały czas. My siedzieliśmy w studiu, my jeździliśmy na wyjazdy w góry, żeby robić obozy kompozycyjne. My pisaliśmy te piosenki, produkowaliśmy, wchodziliśmy w jakieś współprace z ludźmi, którzy napisali teksty. Więc my żyliśmy, tylko totalnie jakby stwierdziliśmy, nie chcę nam się nic zrzucać na Instagrama, że to było takie. Nie czujemy tego po prostu, żeby jakby pokazywać: Ej, żyjemy, żyjemy, ej, tutaj gramy sobie na gitarce. W sensie, robiliśmy to raz na jakiś czas i wtedy ludzie pisali: O, wy żyjecie? No właśnie, dlatego, że robiliśmy to rzadko. I nawet nas Instagram tak znienawidził, że nam obcina teraz zasięgi, jak wróciliśmy już pełną parą. I jest po prostu, wiesz, kiedyś jak się w lajkach liczy, to 300 lajków, a teraz jest takie klasycznie 30. I tak, no tak, życie w social mediach jest mega przykre. Myślę, że wszyscy tak. to y, znamy na co dzień, zwłaszcza jak właśnie chcesz podesłać gdzieś swoją muzykę, ja chcę podesłać swoją audycję komuś, no i nagle się okazuje, uh -huh, możesz chcieć. No jest, te, jest taki przesad informacji w internecie, że jest naprawdę ciężko się przebić, to raz, a dwa, że te algorytmy wydaje mi się, że trochę się pogorszyły z tego względu, że faworyzują po prostu szybki attention span, czyli jak komuś się coś spodoba w dwie sekundy, że wiesz, ktoś coś szybko miga. Ej, tu, teraz, ej, 70 rzeczy, których 70 rzeczy, których nie widziałeś na temat tego, jak źle robisz kawę czy coś. I to wtedy Cię, cię zainteresuje, a takie jakieś wartościowe kontenty typu fajna muzyka, co ty, jakby trzy sekundy, i tak mm, jeszcze się nie rozkręciła gitara, no to skłajpujemy dalej na tej zasadzie, więc to jest to. W jeżeli chodzi o to, to to jest mega minus. No to jest fast food trochę dopaminowy, social media. I ja się też na tym łapię. I ja też spędzam dużo czasu przed snem i po godzinie scrollowania takiego, że po prostu już nie wiem, co robię, mówię tak do siebie, co ja właśnie robię. Tak, nagle miałem mieć o północy spać, albo wcześniej, ja się robi pierwsze 30. Nie? Bo trzeba było jakieś głupoty przeglądać, e, Znaczy właśnie nie trzeba było, ale to robisz. Nie? A wiesz, ile fajnych albumów właśnie można przesłuchać, albo jakiś fajny film zobaczyć, coś wartościowego zrobić, kreatywnego. Wiem. Mhm. I to jest najgorsze, bo tak jak mówię, ja nie mówię, e, głupki tak robią, bo ja sam to robię, jak wszyscy to robią. No tylko jest ciężko w tym świecie po prostu właśnie artystom pokazać coś wartościowego, coś dłuższego niż trzy sekundy, nie? Tak, łapię się na tym też, na takiej refleksji, ale właśnie jeśli mowa o refleksjach, bo rozmawiamy nawet nie o płycie jeszcze, to, to jednak do tej płyty trzeba przejść, no bo zobacz, jeśli mówimy o tym, że te piosenki powinny się obecnie zaczynać, tak wiesz, już, natychmiast, nie, żeby ten, tę uwagę przykuć, no to szczerze mówiąc, nowe Terry Fix Sunday mi się nie wydaje, żeby działało w ten sposób, że wydaje mi się, wydaje mi się że w ogóle jesteście bardziej refleksyjni. Mniej jest takiego, wiesz, indie-dens punkowego trochę klimatu, jaki się zdarzał wcześniej, że nie wiem, jeśli ktoś pamięta was z Bomb's Away, no to, to. to to nie znajdzie za dużo tego no to tutaj. Tak, instant, instant hit to był taki, e, no w sensie, robiliśmy bardzo taką muzykę indie-indie, indie, indie, um, indie string -indie, jak mówiliśmy wtedy, to już jest bardziej taka muzyka, która płynie, ja już to powiedziałem w którymś wywiadzie, ale super mi to utkwiło w pamięci, że ona płynie nie z inspiracji muzycznych już i nie z tym, że jaramy się muzyką, chociaż jeszcze nie jaramy, tylko z e, doświadczeń życiowych i może to już mieć bardzo klisze ale tak jest, że my jakby inspirowaliśmy się bardzo życiem, ani muzyką, tworząc tę muzykę i myślę, że to przełożyło się na to, że po prostu ta płyta jest bardzo życiowa i bardzo taka relatable, jeżeli się jej słucha i jeżeli ktoś był w podobnych sytuacjach, o których śpiewam na płycie. Ale udaje ci się, powiedzmy, rozdzielić te dwie rzeczy, że to jest, a to jest życie, a to jest muzyka, no bo wydaje mi się, że ty już jesteś pełno, no nie etatowym, bo chyba to złe słowo, ale pełnowymiarowym muzykiem, produkcja, tu zespół, tu zespół, tu wiesz, pisanie, cały czas coś się dzieje. Od ośmiu lat w sumie już. No to właśnie. właśnie. No tak, ale czasem jest tak, że po prostu robię muzykę. Tak jak na przykład czasem się łapię na tym, że o Boyu tak jest. Robię muzykę, bo się jaram, nie wiem, na przykład takim gitarzystą, Maggi i mówię, o, teraz chcę mieć podobne brzmienie gitary, i idę w stronę muzyki. A później myślę, może jakiś tekst do tego dojdzie. A w, w Terrific Sunday było zupełnie inaczej, że to raczej ta muzyka właśnie to była ta wypadkowa tych doświadczeń, jakiegoś, jakiejś krwi potu, łez. Ekstazy, smutku, właśnie takich najlepszych chwil, najgorszych chwil. I to się przełożyło w jakiś sposób na muzykę. Może dlatego, że już jesteśmy jakoś tam doświadczonymi muzykami, to nam łatwiej poszło, ale po prostu słychać to, że to. Nie jest taka muzyczka, tylko tam jest, wydaje mi się, coś więcej, że to jest jakby drugie dno w tym wszystkim. A gdyby próbować policzyć w ilu zespołach, wy wszyscy gracie, to jakby to było? Bo mi wiesz, przychodzi oczywiście. No, Oysterboy, Niemoc, Misia Furtak, Katia, Katia. I co byśmy jeszcze znaleźli? Co, Muchy. nie powiedziałem, no właśnie. Muchy Oysterboy nie wiem czy mówiliśmy o Oysterboy, ja powiedziałem. E, jeszcze Stefan y, gra u Zielińskiego Tomasza y, i u Madajczyka. Michała Madajczyka, więc no jest, jest kilka. I jeszcze robi najnowszy projekt solowy Michała Wiarażko, więc no mówię około dziesięciu projektów. A jeszcze dodaj do tego tyle razy, co jesteś otagowany, że na przykład pisałeś z kimś utwór, że produkowałeś gdzieś, nie? No, to, to... No tak, ale to Bardzo jest. Bardzo dużo tego jest. Ale to jest, to jest mega fajne. Akurat teraz, jak rozmawiamy, to wczoraj zamknąłem taką fajną produkcję. Niestety nie mogę powiedzieć jaką, ale jedna z lepszych, jakie robiłem. I to jest taka euforia, jak słucham nie swojej piosenki, ale gdzieś tam są te moje instrumenty, bo robiłem jakby podkład muzyczny do gitary klasycznej i do wokalu i słucham tego, i mówię, to jest świetne. I to jest takie dziwne. Złapałem się na tym pierwszy raz, że. Nie słucham swojej piosenki, ale czuję się jakby to było, jakbym dołożył tę cegiełkę taką do czegoś bardzo ważnego i, i dlatego bycie producentem jest czasem tak ekscytujące, jak bycie tym jakby muzykiem, który pisze te teksty. Więc, więc fajne to jest. A myślisz, że podobnie mają osoby, które wspomagały was przy pisaniu tekstów na ten album? No bo eee, to... tu też znowu mamy Kamila Durskiego, tak? Na pewno? Tak. Nie wiem, czy on był taki podekscytowany pisząc ten tekst, ale Muszę się go zapytać, ale wydaje mi się, że na pewno dobrze się bawił, bo od razu pisał, że świetny numer, że, że naprawdę go czuje, A jakby, jeżeli bym nie siedział, to by po prostu nie odpisał nam na to, czy, czy na, napisałbyś tekst? Mm, jakby. nie. Właśnie nie, po prostu nie ma wtedy odpowiedzi. Ogóle, <laughs> tak, zostawione żeby... na wyświetlonym, tak? tak o, oj, nie. Na niewyświetlonym. Ojej, nie... jeszcze gorzej. Nie, nie wiem, to by było bardzo, bardzo przykre, ale no jak widać, udało się. Tak, tak no wszystkie osoby, z którymi chcieliśmy współpracować przy tej płycie się zgodziły, z czego na przykład Michał Bąk z Hepisadu, który gra na saksofonie, otwiera płytę i zamyka płytę. I dla mnie to jest właśnie takie trochę, te, te piękne drzwi wejściowe i wyjściowe, te, te dźwiękowe drzwi. I to była też śmieszna sytuacja, że od razu, jak nagraliśmy piosenkę Wyjeżdżam i jak nagraliśmy piosenkę Wzoty bez upadków, ta końcówka, która jest na płycie, to jest dołączona, ale to miał być w całości ten utwór to 8 minut. To od razu pomyśleliśmy, tam brakuje saksofonu, ale takiego niezwykłego saksofonu, tylko takiego pokręconego, takiego eksperymentalnego, totalnie jazz, takiego, że prawie nie przypomina muzyki. I od razu było takie Michał Bąk, jeden z najlepszych saksofonistów w tym kraju. I od razu do niego telefon. Okazało się, że gra w Poznaniu z zespołem Happy Sad i powiedział, że słuchajcie, no jak skończę koncert koło północy, koło pierwszej, to gdzie macie salkę? Podjadę, gramy I o drugiej w nocy nagrywaliśmy faktycznie. To on jeszcze w tych ciuchach, w których przed chwilą występował na scenie, po prostu zagrał takie partie, że my siedzimy. Pamiętam, że siedzieliśmy tak ze Stefanem i mieliśmy takie oczy na siebie, że o matko, co ten człowiek nam tutaj gotuje. To jest przewspaniałe. A ile byliście wcześniej w kontakcie? W sensie wiesz, czy on miał te ścieżki jakoś dostępne, wiedział do czego ma się dograć, czy to była kompletna fryta wysłaliśmy, ale to gdzieś w procesie wyszło, że... Bo, słuchałeś tego? No, 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 chyba tak, na tej zasadzie. <ścoughs> Nie no, jakby to jest człowiek machina. On usłyszał pierwsze kilka dźwięków i od razu zaczął dogrywać się jakby to wiesz, słyszał tysiąc razy wcześniej i my tak po prostu, to jest prawdziwy muzyka, nie? To co my jakieś tam, wiesz, samozwaje, nie? nie no faktycznie, granie w... wymieniliśmy chyba 7-8 zespołów co najmniej, no to to, to, to nie, to nie jesteście muzykami. Nie no wiesz, <laughs> bo jest muzyk taki wykształcony faktycznie gdzieś po Akademii Muzycznej, który naprawdę jakby ma to we krwi. tak jak my mamy to, że chodzenie, nawet nie myślimy o tym, żeby iść, to oni nie myślą jaką nutkę mamy teraz zagrać, a Trochę jak jesteś takim samoukiem muzycznym, ja na przykład nie mam pojęcia, czy znaczy, z czasem się trochę nauczyłem. Metodą próby błędów, jak wygląda teoria muzyczna, ale nigdy nie otworzyłem książki. A, okej, okay, to jest pięciolinia, i tak dalej. Nie? A tu jest Nobla. Więc, więc to wszystko wychodzi z tego, wiesz. Patrzysz i Ej. zgadujesz, co będzie dalej. A, a to jest zupełnie co innego, jak ktoś jest faktycznie trenowanym e, muzykiem od, od młodszych lat I, i słychać to. I to się czasem przydaje, a czasem się przydaje taka niewiedza, co też zauważyłem, jak są słabi, są, są słabi oj, oj, oj. techniczni artyści. To jest czasem atus, na przykład spójrzmy na The Strokes. Przecież to jakby pierwsza płyta to jest dramat, jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o rytmikę, jeżeli chodzi o jakby wokal. I to jest świetne, że to jest tak garażowe, że to jest takie brudne. Jak gdyby oni byli wszyscy po szkole jakiejś, nie wiem. Nie, chociaż nie wiem, czy nie są, żeby nie okazało się, że byli słabymi uczniami. E, no, ale gdyby okazało się, że są super utalentowani e, muzycznie jazzowo, to by pewnie nie brzmiało zupełnie tak, jak to brzmi. A to brzmi genialnie. Ale wiesz, że to zawsze jest dyskusja, jak się pojawiają jakieś listy najlepszych muzyków, najlepszych gitarzystów na świecie. No ale co to znaczy, że ktoś potrafi wywinąć solówkę na 10 minut i po wszystkich progach przejechać jakimiś niesamowitymi chwytami i precyzyjnie. Czy, czy ktoś, kto potrafi napisać riff, który zapamięta miliard osób? Wydaje mi się, że ani to, ani to, raczej to chyba chodzi o emocje, bo to może być Stairway to Heaven, które jest bardzo skomplikowany muzycznie. Znaczy, może nie bardzo, ale ten wyższy poziom. Mm -hmm. e, I bardzo wywołuje dobre emocje, ale mamy też z kolei, nie wiem, Like Teen Spirit Nirvana, gdzie po prostu jest zero techniki, e, chociaż jest świetny perkusja. I też wywołuje niesamowite emocje, więc wed według mnie to jest klucz w muzyce, że to jest wywoływanie emocji. Nieważne, czy to będzie jeden dźwięk, czy jego brak, czy jakaś pauza, czy to będzie e, Miles Davis, który też świetne emocje wywołuje. To, jakby dla mnie jest kluczem to. Więc ja zawsze, nawet jak w swoich produkcjach czy w swojej muzyce, jakby ja mam gdzieś, czy solówka będzie skomplikowana, jeżeli będzie super. A jeżeli będzie prosta, jeden dźwięk mega fajnie oddziałujący z resztą zespołu, no to też super. Ale wiesz, tu zawsze dochodzimy do tego, że no, w kim wywołuje te emocje? W tobie, czy we mnie, czy w koledze, który siedzi za szybą? Nie wiesz, wszystko jedno. Ja, nie? Częst, I trochę, ja często trochę. Trudno to usystematyzować jakoś. Tak. To, to jest trudne do zrobienia, ale y, ja zawsze cytuję w takich momentach Rika Rubina, który jest moim totalnym guru, że y, publiczność powinna być na ostatnim miejscu, a ty jesteś na pierwszym, bo ty jesteś pierwszą publicznością samą dla siebie i pierwszym słuchaczem. I wiem, że to brzmi, wiesz, o, o, ho, 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 ho. ale taka jest prawda, że dopiero jak wyrzucimy y, te klapki, które nam mówią publiczność, co się publiczności spodoba, i zaczniemy w głąb siebie patrzeć, y, okej, okay, to mi się podoba, to odczuwam, to dopiero wtedy to może odnaleźć swoją drogę do kolejnych słuchaczy, którzy odczują to samo. Jakby nie możemy zgadywać za nich, co oni mogą odczuć i dlatego wydaje mi się, że tak jak mówisz, tak jak mówiłeś wcześniej, ee, że to jest ważne, żeby, no to mieć to po prostu, żeby, żebyś ty czuł te emocje, bo wtedy na pewno ktoś inny odczuje je też. To jakie emocje są na wzlotach bez upadków, bo no właśnie, to jest, powiedziałem już, że moim zdaniem refleksyjna całkiem płyta, Mniej taka przebojowa, piosenkowa po prostu. No ale czy na pewno tak jest cały czas? Um, jest, jest tam kilka pioseneczek takich, w sensie jest na przykład um, utwór Mów, Tak, właśnie do którego pisał tekst Kamil Durski i to stwierdziliśmy zgodnie z zespołem, że gdybyśmy napisali ten, tę piosenkę w 2010-2012 roku, to byśmy byli królami Indii na świecie. No to jest trochę taki hołd w kierunku tej muzyki 2000 uh, Indie. Ale w większości tak ta płyta raczej, mimo że jest rockowa, to ona dotyka różnych sfer i różnych wartości uh, dźwiękowych. Po jakieś dziwne syntezatory, które budzą niepokój od jakichś dziwnych przygrywek na, na wokalu, których wcześniej nie robiłem, że wiesz, jakby zwykle śpiewałem tak jak ja, czyli wysoko jakimś tam androgenicznym wokalem, tak jak mnie ludzie często do wokalnie do Artura Rojka porównują, to tutaj miałem takie momenty, że odczuwałem, że muszę zrobić coś, znaczy, że muszę, że chciałem zrobić coś innego, więc piosenca Antylopy po prostu robię wiesz, taki wokal jakbym, nie wiem, był robotem, czy kimś złym, <grym> albo jakimś złym charakterem po prostu czarnym. E, więc tam jest dużo, dużo sięgania do złości, dużo sięgania do smutku, są też momenty śmieszne, e, na przykład w Dobre Dni mamy taki easter egg na, samej, na samym końcu piosenki, gdzie słychać jeszcze lekko saksofon, który po prostu uznaliśmy, że śmiesznie brzmi, e, więc tak jak mówiłem, no ta płyta się składa z, z, z płaczu, łez, krwi, e, złości, ale jest... Kilka dobrych momentów, dlatego jest też piosenka Dobre Dni, która jest bardzo pozytywna. Ostatecznie. Myślę, że składa się miejscami też z ciekawej przygody. Mam na myśli teledyski, które, się, które dwa są połączone ze sobą. Co się dzieje? Skąd ten samochód? No to była. Wiesz co? Mieliśmy na początku taką, taki pomysł, żeby po prostu zrobić łatwy klip, że idziemy drogą. Coś na zasadzie Royal Otis, mają bardzo fajny klip w ten, w ten deseń i mi się to bardzo podoba, że jest po prostu takie, pasowało mi do naszej muzyki i Marco Kołtu, który jest reżyserem tego klipu stwierdził stop, 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 bo on kocha historię w ogóle, jak, jest, jak coś się dzieje w teledysku, żeby to nie było takie, że tylko idziemy, że dodał właśnie elementy historii, czyli e, będziemy jechali samochodem, obrabowaliśmy praktycznie bank przed chwilą, Teraz musimy się pozbyć dowodów. E, oczywiście to ma jakieś tam drugie dno, też związane z piosenką. E, podpalamy ten samochód i uciekamy. No i, i, i doszło do tego pomysłu i zrealizowaliśmy go. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak na to, że zrobiliśmy to w jeden dzień, praktycznie z zerowym kosztem, to. No ale to czasem jest najlepiej, szczerze no, mówiąc. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach lepiej jest mniejsze koszty ponieść i wtedy lepszy jest jakby wynik. Teledysku, niż jakbym miał wydawać tam ileś, kilkanaście tysięcy, załóżmy na teledysk. Oczywiście jakby e, reżyser swoje zarabia, tak? Chociaż. No Nie to no. I są to, są to i tak małe pieniądze, bo to wszystko poznajmości, ale wydaje mi się, że warto mieć jako artysta swojego jakiegoś takiego przyjaciela, który zna się na tym i który właśnie zrobi to z zajawki, po kosztach, bo wtedy wychodzi coś bardziej autentycznego, niż jakby miał to ktoś zupełnie z zewnątrz robić i, i z jakimiś propsami, z jakimiś superprodukcjami, postprodukcjami. Więc to jest wszystko w naszym gronie znajomych i wszystko z zajawki dużej. Ale popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Marko Kołtor reżyserował też waszego live'a z zlotów Bez Upadków? Tak, tak. dokładnie no właśnie. tak. Bo no to tam jest zupełnie inny obraz niż w tych dwóch klipach, nie? Co, to już nie wiem, to są jego właśnie zamysły, ale no, cokolwiek on, czegokolwiek on się nie dotknie, jakby chciałem zauważyć, że na tym live'ie my staliśmy na scenie, która była praktycznie czarna i też nie za dużo tam się ruszamy, no bo to jest taka smutna piosenka wolna. Widać emocje na naszych twarzach i po naszych ruchach, ale nie wiem jak on to zrobił, ale to wygląda po prostu jak jeden wielki performance, jakby jakoś on ma, on ma talent do tego, żeby łapać te właśnie jakieś niuanse. Nie wiem, na twarzach, w mimice, edytując później to dobrze, dodając odpowiednie kolory, ustawiając nas na tej scenie. Więc no, to jest osoba, której ufam w 100%, jeżeli chodzi o, o wideo, on też robi wideo do mojego solowego projektu. No i to ostatnie kilka teryfiksanty, to wszyscy jesteśmy zachwyceni z tych klipów. No nie dziwię się, bo one są przepiękne, to jest prawda. Ja przyznaję, że jak opublikowaliście właśnie sesję live, to, to, to mnie ciarki przechodziły bardzo. Chyba trochę bardziej niż na płycie. Wiesz co, coś w tym jest, że my jakby zagraliśmy to, posłuchaliśmy kilka razy, jak to zagraliśmy, i tak mówię, no super nam wyszło, a później odpaliłem płytę i mówię. Kurczę, czy na płycie poszło nam gorzej niż na tym live? Jakby nie wiem, jakim cudem, ale faktycznie ja też wolę tę wersję live. Jest jakaś taka, jest więcej tego. Jest jakby tak wiesz, tak jak masz gałkę na 8 rozkręconą na płycie, to tam jest na 11 na tej wersji live. Dokładnie tak. I powiedziałbym, że no, kompozycje pełne emocji mają to do siebie, że live wybrzmiewają trochę bardziej że tak trochę jest, że gdy już widzisz fakt, nie tylko słuchasz z nagrania, tylko widzisz tę twarz, widzisz tę mimikę, jak sam powiedziałeś, no to wtedy jeszcze bardziej uderza, no bo widzisz to wszystko, jak całe ciało jest napięte, jak, jak ciało reaguje. Mowa ciała dużo mówi, nawet w reżyserowanym teledysku, ale jednak bardzo dużo mówi. No, no tak, dlatego wiesz co, ja też interesując się już od dawna ogólnie muzyką i, i performensem muzycznym lubię sobie od czasu do czasu wieczorami włączyć po prostu jakiś koncert albo jakąś wiesz sesję na żywo e, w jakimś radiu danego artysty i, i wolę czasem te wersje od wersji nagranych i myślę, że to ma właśnie dlatego sens w dzisiejszych czasach cały czas robienie takich rzeczy, bo E, niby ten sam numer, a zupełnie inne emocje, nie? Absolutnie, to zdecydowanie wiesz. Ostatnio na przykład w. XP, widziałem e, sesję. Dziura w mózgu, dziura w mózgu. Angeliki Garcia, której utwór Juanita będzie teraz w FIFA w ogóle. Znaczy już nie nazywa to, ta gra FIFA, ale jak, no, mm -hmm. w, tym, w, tym, w tym cyklu, nie? I to jest kawałek, który ok, jest emocjonalny. Jest też taki, jednocześnie ma na tyle vibeu takiego luźnego, żeby go w, w umieścić w grze w graniu w piłkę, ale na żywo, jak ona się rusza do tego. No, to od razu to się prezentuje kolejna warstwa, jakby, o co chodzi w, 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 w tej muzyce, nie w tak, tej piosence. Absolutnie. Piesence. I tak to działa, nie? jeśli się ogląda sesję albo idzie na koncert. No no, dlatego ja koncerty nas ruszają bardziej często, nie? Wiesz co pamiętam, jak miałem taką straszną wkrętę na Idols mhm. e, i non-stop leciała na full w moim mieszkaniu. Ale tak na full totalnie, że wiesz, wszystkim sąsiadom pokazałem po prostu Never Fire a man With A PM. Strasznie mocny numer, głośny, gitarowy, pankowy. I przyszła moja współlokatorka i mówi do mnie: Musisz tak głośno tego słuchać. To jest strasznie takie. Strasznie taki niepokój wzbudza. A ja mówię, no przecież to jest świetne, coś tam opowiada mi o tym i, i pokazałem mi wersję na żywo, jak oni wyglądają. Ona będzie, o, rzeczywiście fajne, że od razu wiesz, zupełnie inaczej postrzega muzykę, jak w, widzi, że to są, nie wiem, cool kolesie, którzy naprawdę mają fan robiąc to, co robią, czyli grają super, e, Grali też trochę w inny sposób, bo to był tiny desk. I od tego czasu właśnie ta dziewczyna y, słucha regularnie Idols. I to jest takie, że wiesz, przechodzisz z takiego, co to jest, wiesz, wyłącz to, to jest za ostre i pokazujesz. Kim są ci ludzie? Wkazujesz inną wersję nagrania i nagle wiesz, zaciągnąłeś no tak, kolejnego tak. fana, kolejnego słuchacza. To jest niesamowite, że to można w ten sposób zrobić, że to jest ta, ten sam zespół, ta sama piosenka, inne wykonanie i możesz łapać kolejnego słuchacza do no sieci. Zdecydowanie, w ogóle. Właśnie live y mają to do siebie, tak mam wrażenie. Koncerty, wy, występy, zwłaszcza jeśli się je zobaczy samodzielnie na żywo, nie z zapisu, tylko jednak jest się na tym koncercie. No bo zapis wyciąga też trochę, nie podoba mi się wokal na żywo. Potem słucham zapisu i chyba jednak ta Lana Del Rey na primavrze to wcale nie śpiewała dobrze, nie? <noise> jednak słychać, że, że to nie było dobre, a na żywo to było poruszające, jednak. No, ale tak. To, tak, tak jest, bo w tym momencie, jak tkwisz, to jest trochę inaczej niż później, jak to wiesz, analizujesz post-factum, nie? Ja też to robię ze swoimi koncertami, jak Terry z graliśmy, jak gdzieś byłem ostatnio graliśmy w Poznaniu. Pierwszy taki premierowy koncert byłem w niebo wzięty tym, jak zagraliśmy. Graliśmy w ogóle do wpół do, do drugiej w nocy. Totalnie super koncert, ludzie zajarani, jakby my, bardzo dumni z siebie, że to wyszło, że mało się myliliśmy i że w ogóle energia. I później, wiesz, przychodzi czas analizowania, tak, na telefonie. O, tutaj to słowo trochę za nisko, to słowo trochę za wysoko zaśpiewane, ale to jest bez sensu, jakby to jest, wiesz, to jest OCD, już trochę się włącza. Czy znaczy, tak? No samo to, że koncert nie będzie idealny, to nie jest sesja, w której powtarzasz sto razy, aż będzie dobrze. Przykładowo, no to, to na pewno, nie? to nawet nie ma takiej opcji, żeby. To zawsze było takie doświadczenie. Szczególnie w muzyce rockowej, nie? Gdzie e, zauważyłem, że Stefan czasem jak gra na gitarze i podciąga struny, to jest z, taki, z taką emocją, że podciąga te struny trochę za wysoko i to jest, wiesz, te, ten dźwięk jest poza tonacją, ale to jest super. I tak jakby to w, tym, w tej nieperfekcji tkwi perfekcja, według mnie. I tu bym się zgodził. E, zostawmy koncerty w tym momencie. Wiesz, to jeszcze tak, wracając do tego, że wróciliście po pięciu latach z nową płytą. Tu też znowu matematyka może mnie myli, ale chyba w przyszłym roku macie dziesięciolecie. E, dziesięciolecie od Wydania. debiutu? Tak. Tak, no e, właśnie. Za rok dokładnie, tak. w październiku. Tak. I czy wiesz, patrząc na to, wracając też do niemocy, która tu już dzisiaj została wymieniona, oni w tym roku obchodzą swoje dziesięciolecie. Jest trasa, co prawda, koncerty, zaraz do tego przejdziemy, że zostały przeniesione. E, no ale, ale jest. Czy wy też coś planujecie na, na dekadę? No bo to jest, wiesz, taka, taki moment, który się. Za, no właśnie, raz na 10 lat co, chyba nie przykładaliśmy aż tak wagi do tej dekady, ale skoro o tym mówisz, to może warto promocyjnie tak zagrać ha? i te koncerty, które przełożyliśmy teraz z jesieni 2024 na wiosnę 2025 możemy sygnować teraz, że to jest dziesięciolecie, no. zbliżające się w sumie bo dopiero w październiku, ale zawsze. Co do roku się zgadza. Tak, tak. trasa promująca płytę Wzloty Bez Upadków, Slash dziesięciolecie zespołu Terrific Genialne. Piękna sprawa. Widzisz, jak, jak dobrze, że się do tego przyczyniłem, skoro tak. <laughs> <laughs> Nie, ale na przykład, wiesz, przy, przy tym dobrze by było sobie jakiś kawałek odświeżyć wtedy z tego debiutu. E, już to robiliśmy i to jest niesamowite uczucie, bo mieliśmy na przykład bana nagranie naszego największego hitu zespołowego, czyli Bombs Away, e, czyli tego debiutanckiego, bo Chłopacy z zespołu stwierdzili, że po prostu to jest infantylny numer, który już jakby, z którym się nie utożsamiają i to tak było, było od ośmiu lat i ostatnio dopiero na ostatnich kilku koncertach było takie, a spróbujmy to zagrać i wychodzi, nie wiem czy nie jeszcze lepiej niż kiedyś, z jakąś taką większą energią, jeszcze teraz jest nas trójka, więc musimy się bardziej starać, żeby to brzmiało jak, wiesz, jak taka wielka góra dźwięku. I no, jest frajda z tego niesamowita, w sensie odświeżanie tych numerów wydaje mi się, że teraz ma większy sens niż granie ich wtedy po debiucie, jakby jest jakaś taka ekscytacja fajna przy tym. Wiesz, to jest naprawdę dobry numer przede wszystkim, On nie bez powodu jest tym hitem tak zwanym. No, hitem wewnętrznie. No nie wewnętrznie, bo prawda jest, jest taka, do, do dziś jest tak, że jak się gdziekolwiek w wyszukiwarce wpisze Terrific Sunday, to prawdopodobnie pierwszy albo drugi wynik maksymalnie to będzie Bombs Away. No bo ma najwięcej wszystkich właśnie wyświetleń i tak dalej, no to jest dobry numer, a to czy on, w którymś momencie mieliście go dosyć, no to chyba się zdarza dosyć często, powiedziałbym, wiesz. Nirwana też nie cierpiała z My w pewnym momencie. No właśnie, to znaczy, e, no u nas jest zespół, u nas de, jest demokracja, ja ten numer zawsze lubiłem i zawsze chciałem go grać, ale byłem przegłosowany 3 do 1 wtedy e, i chłopaki nie chciały go grać jakby, tak samo jak kilka innych numerów, ale to ten... Na przykład jest taki też numer Kodas z, z debiutu. Też bardzo lubię ten numer i też nie chcieli go grać. I nie graliśmy go od 8 lat. Strasznie bym chciał. Może to jest właśnie czas na odświeżenie no, go. warto spróbować na, na te trasy dziesięciolecia, bo wtedy trzeba będzie te numery pograć z debiutu. No widzisz, ale otworzyliśmy wątek no. teraz. No. Jestem ciekaw, czy faktycznie to zobaczę potem w przyszłym roku, że będziecie tak to sygnować, bo no, moim zdaniem, wiesz, zawsze jest to dobry, dobra okazja. Nie? To, no, tak jak Niemoc robi w tym roku, właśnie. Nie, nie wiem, czy to się nie przeniesie też na kolejny rok, jeden no, Tak, nie, no, nie ma trochę wyjścia, biorąc pod uwagę, że te koncerty miały być przy tej okazji, a no właśnie. Zresztą fajny zespół całkiem. Nie no, świetny zespół, też jakby poznański towar eksportowy można powiedzieć, chociaż zielonogórski w większości. Mimo, że no, chłopaki są z Zielonej Góry, ale w Poznaniu e, tak naprawdę muzycznie się rozwinęli, więc poznański. Dobra, po tym długim wątku, trochę koncertowym, trochę no właśnie niemocowym, trochę um, debiutanckim, wróćmy do Wzlotu Bez Upadków. Ta płyta ukazała się na winylu i w digitalu. Nie ma cd -ków. Nie ma cd i to była decyzja um, trochę spowodowana tym, że trzeba było wyłożyć więcej pieniędzy, a jesteśmy bardziej fanami winyla niż CD-ków. Chociaż ja bardzo lubię CD-ki, jestem fanem w sumie każdego medium fizycznego, no to jednak ten winyl to jest takie trochę dzieło sztuki, to można powiesić na ścianie, można nie wiem jak się, w ogóle słuchanie winyla według mnie to jest świetna rzecz, dlatego że jak się słucha czegoś na Spotify czy na innym serwisie streamingowym, to to jest po prostu sobie leci, Jakby można, może lecieć w tyle, może dziać się cokolwiek, a jeżeli jest winyl to to, że to jest takie nieperfekcyjne całe, yy, cały ten zabieg typu wyciąganie, jakby, żeby, żebyś tylko nie opuścił. Później sobie przeglądasz o, kolorowy winyl. Później musisz... O, zakurzony. Od, tak, otworzyć klapę. Prze właśnie dokładnie musisz to przetrzeć. Yy, musisz później, wiesz, założyć tak dokładnie, żeby ta igła w ten groove weszła. Yy, musisz ustawić dokładnie, że to jest 33,3 yy, obrotów na minutę. W dobrą stronę musisz się kręcić i w ogóle, wiesz, wszystko. I później czekasz, aż się skończy połowa, musisz przerzucić na kolejną stronę. I ten cały, jakby, proces, według mnie sprawia, że vinyl jest super, że to jest tak nieperfekcyjne, że, że zmusza słuchacza do słuchania. Co, właśnie wracając do, wracając do początku rozmowy, jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Ta uwaga i to, to poświęcanie uwagi. I vinyl to jeszcze zmusza człowieka po prostu do tego, żeby faktycznie słuchać, że to jest ten moment na słuchanie muzyki. Tak, no i choćbyś chciał, nie zapomnisz o tym, że to leci, bo mija powiedzmy 17 minut i trzeba odwrócić. Tak. tak. Chociaż e, powiem ci, że ja, ja na przykład nie jestem fanem edycji dwupłytowych jednego albumu. Gdy masz jeden album 40-minutowy, na przykład rozbity na dwa winyle, to już jest trochę skam. Znaczy, inaczej, nie skam, bo płacisz za ten winyl drugi, ale tak to, 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 to wtedy już ten rytuał się robi wręcz nieprzyjemny. Bo po co no to jest dlatego ja mogę ci powiedzieć po co bo to jest technicznie jest winyl po prostu do 40 minut do 38 z każdą później sekundą jest coraz gorsza jakość tego winyla zatraca się częstotliwość z góry więc po prostu zespoły artyści pewnie czy dystrybutorzy wydają te płyty po to, żeby po prostu były w jak najlepszej jakości. Akurat Wzloty Bez Upadków idealnie zmieściły się na jednej płycie, ale to tak po prostu perfekcyjnie, żeby nie tracić na jakości i naprawdę świetnie brzmią. No to z tym myślę, że możemy um, pozostać. Wzloty Bez Upadków ukazały się kiedy? 4 października? Tak. Wspięknie. I teraz to jest nasz album tygodnia w czwórce. Piotr Kołodyński, Oyster Boy, Terrific Sunday. Tym razem Terrific Sunday przede wszystkim. Tak. Tak. Wosze, wokal i bas. Wokal, bas, gitara, Gitarra. produkcja. Wszystko. <laughs> nie tylko nie, no. nie perkusja, tylko nie. perkusja. Nie perkusja. A chciałeś kiedyś? E, wiesz, to nie nadaje się do tego. Ale <laughs> dobrze. To zostawiamy zatem perkusję i zresztą dużo instrumentów zostawiamy chłopakom z Stefanowi i Arturowi też. Także na tym kończymy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie.